Jeśli pojawia się jakiś fake news, to on no, rozchodzi się niebotycznie. Było nawet takie badanie przeprowadzone na Twitterze, kiedy mierzono, w jaki sposób rozchodzą się fake newsy i plotki, a w jaki sposób neutralne informacje. I średnio te neutralne informacje docierały do 2000 osób, a te fake newsy i plotki od 4 do 100 tysięcy. Więc one jakby wiesz, to, to, to jest zupełnie inna, dynamika, ale z drugiej strony właśnie, mm, jeśli jakiś portal na przykład zapostuje fake newsa, co się może zdarzyć każdemu, mnie też się kiedyś zdarzyło. I później właśnie to sprostuje, przeprosi, no to niestety te przeprosiny już się nie cieszą takim powodzeniem. Hmm.